Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który może Was trochę nurtować, którego może jeszcze nie znacie, ale myślę, że powinniście poznać. Mianowicie będziemy owijać pałki. Każdy z Was pewnie doszedł do takiego momentu, że w trakcie ćwiczenia, po jakimś czasie, różnie, może być to rok, dwa, miesiąc, czy to od marimby, czy od wibrafonu, pałka może się wytrzeć. Myślę, że nie trzeba wtedy absolutnie panikować, wystarczy taką pałkę owinąć. Zaraz Wam pokażę, jak to robić. Nie musicie się tego bać, ponieważ jest to bardzo proste. Bardzo wielu wibrafonistów owija swoje pałki, ponieważ jest to jedyny sposób, żeby nie zbankrutować. Poza tym kreowanie dźwięku polega właśnie na tym, żeby znaleźć swoją pałkę, swoją drogę brzmienia, żeby zagrać taką artykulacją, która jest ściśle związana z nami, musimy mieć swoje pałki. Nie zawsze to, co proponują różne firmy, które produkują ten asortyment, są w stanie sprostać naszym oczekiwaniom. Każdy ma inne uderzenie, każdy ma inny touch. Najwięksi wibrafoniści owijają pałki albo mają firmy, które to robią. Na pewno znacie takie, nie wiem, ja tu mam na przykład Lionel Hampton, to już się wytarły. Stefan Harris ma swoje pałki, Gary Barton, oczywiście, że go znacie. Długo by wymieniać. Im robią firmy, ponieważ mają takie możliwości. Większość polskich wibrafonistów jednak takich możliwości nie ma, więc musimy to robić sami, do czego Was zachęcam. Teraz Wam pokażę, jak to robić. Jest to bardzo, bardzo proste. Zobaczcie, mam tutaj różne rodzaje pałek. Pałki, którymi gram, one są zrobione na kijkach Promarka. Teraz firmy takiej już nie ma. Prawdopodobnie, tak mi się zdaje, że już ta firma nie produkuje pałek. Drzewce ratanowe AmeriCorps AV32, model drzewca, ale w środku zamiast takich główek, zobaczcie, takie główki gumowe, które plastikowe główki, które jeszcze do tego były owinięte gumą, zamieniłem na swoje własne. Różne rodzaje wytoczyłem sobie, różne rodzaje główek, one się różnią masą. Te są lekkie, te są ciężkie, te są bardzo ciężkie. W ten sposób dobrałem sobie ciężar moich pałek. U tokarza z plastiku można coś takiego zrobić. Są różne rodzaje tego tworzywa. No mi się najbardziej sprawdził plastik, więc takie swoje główki zrobiłem sam, które po prostu te główki przykleiłem do pałki. No i zaraz pokażę Wam, jakie owinąłem. Zobaczcie, to są pałki bardzo zdarte. Moje chyba pierwsze pałki, które dostałem na jakimś przeglądzie, na konkursie w Łodzi. Tak mi się zdaje. Nie wiem, czy ta firma jeszcze istnieje. Firma Mazuga. Mazugi? Mazuga. Chyba Mazuga. One są bardzo starte. Jedna jeszcze się dostała. W środku, zobaczcie, ona wygląda w ten sposób. Rewienko owinięte gumą. Zobaczcie, jak to dziwnie, trochę spartańsko wygląda. Mam też pałki, na przykład Lionel Hampton. To też robił Promar. W środku jest taka guma. No teraz te pałki bardzo dobrze sprawdzają się na ksylofonie. Nie owijam ich specjalnie, ponieważ właśnie mają bardzo dobre brzmienie. Tutaj znowu jakaś firma polska, nie pamiętam. Teraz ja je owinąłem w ten sposób. Wyglądają tak. A w środku normalna guma. Są też pałki, które okazało się, że w środku mają po prostu tworzywo. Teraz służą mi do grania na ksylofonie, więc pełen odzysk. Używam tych pałek z premedytacją, nie musiałem kupować nowych, ponieważ tak naprawdę nowe pałki wyglądają dokładnie tak samo. Tu mamy pałki do marimby. Zobaczcie, one wszystkie, akurat to są pałki nowe, więc można to zobaczyć. Mają różne kolory, oczywiście te są do marimby, te są takie uniwersalne, mają różne twardości. Nie wiem, co jest w środku, bo ich jeszcze nie rozbierałem. Zajmijmy się teraz tym, co jest, jak one są owinięte.
To jest po prostu włóczka bawełniana. Nie można owijać pałek wełną albo włóczką akrylową, ponieważ one bardzo szybko się zepsują. Mi takie pałki starczają na pół godziny, więc naprawdę nie ma to sensu. Pałka musi być owinięta albo muliną, jak wejdziecie do pasmanterii, tam na pewno na wieszakach, we wszystkich kolorach tęczy wiszą takie małe kordonki muliny. Możecie sobie wybrać kolor, one są dość cienkie, te mulinki, więc ja używam najczęściej włóczki bawełnianej, tak to się nazywa. To wygląda mniej więcej tak. Ona jest przede wszystkim o wiele grubsza niż mulina. Starcza na dłużej. Nie ma w sobie takich pojedynczych włókien, jak ma mulinka, więc lepiej się owija. No i te pałki po prostu mi starczają na dłużej. A poza tym jest to trochę miękciejszy materiał i dlatego bardziej mi się sprawdza. Potrzebna mi jeszcze będzie do owijania pałek igła. Igła musi być gruba, ponieważ cienkie igły, po pierwsze, ta włóczka bawełniana albo mulina może nie przejść przez dziurkę, a poza tym bardzo mocno będziemy ją potem używać. Jak już owiniemy mocno pałkę, taka cienka igła po prostu może się złamać. Wezmę sobie pałkę taką. Ona nie będzie dobrze widać, jak to zrobić. Bierzemy włóczkę czy mulinę. Dobrze jest sobie odmierzyć. W przypadku, kiedy kupicie mulinkę w tych kordonkach, no to jest to bardzo łatwe. Każdy ma taką samą długość, więc nie musicie wtedy nic wyliczać. Po prostu policzycie kordonki. A jak kupicie taki duży motek, no to w jakiś sposób musicie sobie te paręnaście, myślę, że około 10 metrów na przeciętną pałkę jest potrzebne tej włóczki. Robimy najpierw pętelkę, oczywiście, żeby to nam nie spadło. I teraz powijam. Ja sobie tylko przygotuję. Zwykle owijanie pałek zajmuje mi około 2 godzin, pół godziny na każdą pałkę. Więc nie jest to jakoś nie wiadomo jak dużo, jak długo. Myślę, że o wiele lepiej jest poświęcić parę złotych i 2 godziny czasu. Myślę, że na początku będziecie robić to troszkę dłużej, bo na początku nie będzie aż tak dobrze wychodziło. Ale myślę, że jest to o wiele bardziej opłacalne i daje dużo frajdy, ponieważ możecie sobie kombinować, dobierać sobie swój efekt, swoje brzmienie. Naprawdę ja Wam polecam owijać samemu pałki. I lecimy w ten sposób. Tu sobie trzymamy, żeby nam się nie odwinęło. Zobaczcie, nie przez środek, tylko z boku. Przeobracamy w koło i obkręcamy pałkę. I lecimy na początku w jakichś tam odstępach. Zobaczcie, jak to się zaraz będzie bardzo ciekawie łączyło. Teraz owijamy w tych przestrzeniach pomiędzy. Staramy się bardzo mocno to naciągać, ponieważ potem, jeżeli nie będziemy tego robić, ta pałka się po prostu będzie odwijać. Wypełniamy wolne luki. Wypełniamy zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej. Więcej trzeba to kontrolować, żeby w te puste miejsca wkładać włóczkę. Na początek robimy w dużych odstępach. Musicie się przejmować, że coś tam jest nierówno, że chcielibyście, żeby to było idealnie. To nie ma znaczenia, zobaczycie, że potem ta pałka i tak się zbije. Będzie tak, jak należy. Pamiętajcie, żeby nie robić przez środek, ja Wam potem pokażę dlaczego. Zrobi się taki niepotrzebny stożek i bardzo dużo tej włóczki, która powinna grać, która powinna pracować, będzie na dole i na górze główki, więc nie ma to sensu. Staramy się robić tak, żeby tutaj
Po prostu była dziurka, wyobraźcie sobie, że tam coś... Że tam coś wystaje i nie możecie po prostu na to wjechać. No i owijmy. Pamiętajcie, mocno, mocno trzymajcie i mocno nawijajcie. Palce będą was na początku bolały. Ale trudno, możecie sobie odpoczywać. Rozłożyć to na dłuższy czas. Nie ma wielkiej filozofii. Ja teraz nie będę wymierzał, nie będę robił całego zestawu, ponieważ już mam przyszykowany. Tymi połkami obecnie nie gram aż tak dużo, więc nie potrzebuję ich owijać. Mam jedną gumową, która też mi się przydaje. Czy to w orkiestrze, czy to czasem w studio. Różne efekty trzeba uzyskać gumowe. Gumowe połki bardzo często się przydają. No i owijamy. Już trochę widać, jak to się robi. Wszystkie czarne miejsca staram się, czarne miejsca od główki staram się zakryć. Tak, żeby potem nie było takiego momentu, żeby nie było takiej sytuacji, że z jednej części główki jest dużo buliny, a z drugiej mało. Musi być równomiernie, starajcie się zakrywać wszystkie czarne miejsca, to na pewno to dobrze będzie. Widzicie, tutaj się tworzy takie ładne miejsce. Zobaczcie, to są pałki robione chyba przez maszynę, nie wiem, przez fabrykę. One wyglądają w ten sposób i my właśnie staramy się robić coś takiego. Owijamy, owijamy. Ile tego chcemy? Możecie sobie co jakiś czas zawinąć, żeby wam się nie odwinęło w ten sposób. I po prostu zwyczajnie uderzyć w instrument. Akurat lepiej będzie zobaczyć tu, czy wam odpowiada, czy jest za twardo, za miękko. Najlepiej jest to robić przy instrumencie. Z czasem już będziecie wiedzieć, ile tej muliny potrzebujecie. I nie będziecie musieli sprawdzać. Te pałki będą zawsze tak samo brzmiały. Jeżeli weźmiecie do każdej pałki tą samą długość muliny, to ona z pewnością będzie grała dokładnie tak samo. No chyba, że główki waszych pałek są innej masy, co też się zdarza. Może się coś takiego zdarzyć przynajmniej, że każda główka jest inna. Powiedzmy, te parę gramów na główce to już ma znaczenie. Albo na przykład producentom pomyli się i czegoś nie włożą w te główki, tak jak ja miałem w swoich oryginalnych pałkach jeszcze owinięty kauczuk wokół. Teraz będziemy kończyć. O, mamy gotowe. Widzicie, tutaj jest dziurka. Pałka nie jest za bardzo taka stożkowa. Powiedzmy, nie ma takiego kształtu, że jest długa. Tylko wszystko to, co ma grać, jest w koło główki. To jest bardzo ważne, żeby niepotrzebnie pałka wam nie robiła masy. Tylko żeby cała ta włóczka uczestniczyła podczas dotknięcia pałki z klepką. Oczywiście robimy na końcu pętelkę, żeby nam się to nie rozwiązało. Teraz bierzemy, dla kontrastu wziąłem inną mulinkę, inny kolor, ale radzę wziąć ten sam materiał, tą samą grubą włóczkę.
No chyba, że robicie z mulinki, no to oczywiście zróbcie to z mulinki. Na pewno nie ze zwykłej nitki, ponieważ wtedy na 100% ona pęknie. To musi być mocny materiał. Może zaczniemy sobie od góry. Zobaczcie. Przewlekam to w ten sposób. Nie na środku, tylko w tym miejscu, zobaczcie. Od góry włóczki, w to miejsce, gdzie już nie ma główki, przewlekam. Przewlekam i zostawiam sobie taki tutaj skrawek, żeby potem to wszystko związać. I teraz jadę, troszkę się cofam, ten ściek na pewno się nazywa, ja nie mam jego nazwy, nie pamiętam. Wy jesteście na bieżąco z ZPT, techniką, więc może to wiecie. I mocno ściskamy, tutaj trzymamy, żeby to nam się nie wysunęło. I mocno ściskamy. No i teraz od miejsca tego, w którym już mamy... Z tego miejsca, w którym już jest ta pętelka, lecimy znowu na przestrzał i mocno to wszystko spinamy. Idziemy dalej, tak w koło, tak jedziemy w koło. Lecimy, to musi być bardzo mocno. Teraz tutaj. Teraz dojdziemy do miejsca styku. Pamiętajcie, żeby każda... Nie było miejsca, w którym nie ma włóczki. Jeszcze tutaj musimy zrobić. Nie na środku, tylko powiedzmy w połowie tego promienia. Ok. I teraz zawijamy tak, żeby nam włóczka wyszła koło tej pierwszej, tego pierwszego ruchu. Tak, żeby te dwa końce były koło siebie. No i mamy gotowe. Tutaj teraz związujemy ze dwa razy. Trzy to nie, zwykle jak zwiążemy to trzy razy, to nam będzie się odwiązywać. Więc zawiązujemy to dwa razy. Jeszcze raz. I mamy górną stronę gotową. Zrobimy teraz dolną część tej główki. Najważniejsze jest to, żeby zacząć od miejsca, w którym się zaczyna cała mulinka. Przy pałce. Zobaczcie, przy pałce. I również wychodzimy do połowy tej długości do główki. Mniej więcej tak to musi wyglądać. Zostawiamy fragment, żeby potem to wszystko związać. No i lecimy podobnie jak to było na górze, więc lecimy. Cofamy się trochę i lecimy na przestrzał. Mocno spinamy, bardzo mocno, żeby nam potem nie zdarzyły się jakieś niespodzianki. I lecimy tu. I w miejscu, gdzie poprzedni węzeł miał miejsce. I chodź. Przechodzimy do miejsca, w którym zaczęliśmy. Jeszcze jeden raz musimy przeciągnąć. Teraz co ważne, również warto jest cofnąć się do miejsca, w którym zaczyna się włóczka i robić coś takiego. Od pałki w miejsce, gdzie nam wychodzi włóczka. Ze dwa razy, zanim to zwiążemy, bardzo mocno dociskamy, ciągniemy
związujemy te dwa węzły i mamy gotową pałkę. Także nie jest to nic trudnego, obcinamy wszystkie końce, pałka jest gotowa. Teraz pokażę Wam bardzo częsty błąd, mianowicie przekładanie włóczki, mulinki przez środek pałki. Zobaczycie, co się wydarzy, jeżeli będę tak robił, a nie, tak jak wcześniej pokazywałem, z boku pałki, czyli w tym miejscu, nie przez środek, tylko w boku. Zobaczycie, popatrzcie. Po pierwsze, robi nam się stożek, zupełnie niepotrzebny stożek, który nie pracuje. Ta włóczka, jest jej tutaj dużo, a ona nie jest w miejscu, gdzie uderzamy, więc jest bez sensu. Poza tym, w tym momencie ten stożek już nam powoduje, że nie możemy więcej tej włóczki tutaj nawlec, ponieważ ta włóczka nam po prostu spada, zsuwa się. Jest to niewygodne. Potem nawet jak taką pałkę zwiążemy, to i tak się będzie rozwijać. Także nie ma to sensu. Robi się wtedy nam taki stożek. Zamiast pałka rosnąć wszerz, ona nam rośnie wzdłuż, do góry. To jest bez sensu. Ona ma być szersza. Ta mulina ma pracować, a nie być na dole i na górze pałki. Także to tyle. Zachęcam Was do tego, żebyście sami owijali pałki. Jest to troszkę czasochłonne, ale zobaczcie, ja to zrobiłem tak naprawdę w parę minut. Wy jak dojdziecie do wprawy, też Wam będzie to tak ładnie wychodziło. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że możecie wtedy troszkę więcej dowiedzieć się o dźwięku, o tym jak ta pałka działa, jak ona wydobywa dźwięk i możecie przede wszystkim uzyskać swoje własne brzmienie. Dla muzyków profesjonalnych jest to najważniejsze, żeby nie brzmieć tak jak wszyscy, tylko brzmieć tak jak każdy chce. Myślę, że nie ma sensu kupować sterty pałek, bo wiem, że jest taka moda, zwłaszcza wśród młodych perkusistów, a i tak wszystkie te pałki są albo podobne, albo nie brzmią dobrze. Wystrzegajcie się tego, żeby zrobić pałkę twardą. Jeżeli ilość muliny jest taka, że pałka robi się ciężka, spróbujcie w środek coś włożyć. Czy to jakiś kauczuk, czy inne tworzywo, czy spróbujcie może w drugą stronę tę włóczkę owinąć, ponieważ ciężko gra się pałką, która ma za dużą masę. Próbujcie owijać sami, da Wam to dużo radości, dużo ciekawych doświadczeń. Zobaczycie, jak ta pałka gra, dowiecie się, jak bardzo można zmienić brzmienie instrumentu za pomocą właśnie pałki. I niekoniecznie trzeba wydawać na to dużo pieniędzy. Dzięki, że obejrzeliście ten film. Grajmy razem!